Witajcie moi kochani, tutaj Ola, Kasia, a to jest oczywiście najlepszy wakacyjny program, czyli Summer City w SKTV, hity na czasie. My dziś jesteśmy w Wolińskim Parku Narodowym, no i będziemy sobie spacerowały, odpoczywały, no i oczywiście plotkowały. Właśnie, będzie dzisiaj takie malutkie chillowanie, zostańcie z nami. Kochani, oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Alicja Bachleda-Curuś dostała ponoć bardzo ciekawą propozycję wystąpienia w pewnym filmie, który ma być nagrywany w Nowym Jorku. Szczegółów niestety jeszcze nie znamy, ale za to dowiedzieliśmy się, że aktorka ma wystąpić również w polskiej produkcji i ten film ma się nazywać Trzy upadki świętego. Ja się zastanawiam, w jaką postać wcieli się ta znana aktorka i czy ona może będzie grała w nim jakąś zakonnicę, bo skoro film jest o świętym, no to może będzie w nim występowała jakaś zakonnica. I może to będzie Alicja Bachleda-Curuś. No kto wie? Oglądacie Summer City w SKTV, hity na czasie. Megan Fox tylu ilu fanów ma, również tylu antyfanów, ale wydaje mi się, że grono fanów rośnie coraz bardziej, ponieważ rodzi się mnóstwo chłopców, którzy kiedyś na pewno, kiedy dorosną, staną się fanami Megan Fox. Właśnie Megan Fox, kiedy wkroczyła do show biznesu, tak naprawdę każdy pan twierdził, że jest petarda. Nie bójmy się użyć tego słowa, a teraz urodziła dziecko i wciąż wygląda rewelacyjnie. Oprócz tego, że jest petardą, to jeden z dziennikarzy stwierdził, że wygląda jak laleczka. Więc słuchajcie, no Megan Fox, co by nie robiła, zawsze wygląda dobrze. Może urodzić nawet jeszcze 5 dzieci, a i tak wszyscy będą zachwycali się jej urodą. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Jeżeli jesteście na bieżąco z prasą modową, to wiecie o tym, że w sezonie jesień-zima będą modne płaszcze w bardzo dużą kratę. Więc jeżeli zobaczycie w sklepie taki płaszcz i go sobie kupicie, to śmiało możecie w nim chodzić i absolutnie nie przejmujcie się takimi głupimi tekstami typu pewnie zabrałaś babci obrus i uszyłaś sobie z niego płaszcz, bo to jest akurat śmieszne i to zazwyczaj mówią osoby, które kompletnie nie znają się na modzie. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Mi się do tej pory wydawało, że gwiazdy takiego wielkiego formatu nigdy nie zazdroszczą innym gwiazdom, ponieważ no, mają swoje fajne życie. Ale okazuje się, że to nie jest wcale prawda, bo na przykład Matt Damon powiedział kiedyś, że zawsze chciał być jak Brad Pitt. Powiedział również, że na szczęście to się już zmieniło i chyba nie do końca chciałby nim być. No właśnie, bo on swoje dzieci może spokojnie odprowadzić do szkoły, a z kolei Brad Pitt musi najpierw zgubić paparazzi i dopiero potem może spokojnie odprowadzić dzieci do szkoły. Ale jest jeszcze jedna teoria i to jest właśnie teoria Kasi Morawskiej, że jeżeli są takie sytuacje, to tak samo jest w sytuacji kupowania pomidorów. Brad Pitt nie może pójść na stragan kupić pomidorów spokojnie, ale Matt Damon może. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Miley Cyrus znana jest z tego, że lubi się wypowiadać kontrowersyjnie na przeróżne tematy i ostatnio powiedziała, że jej zdaniem nie powinniśmy w ogóle pić alkoholu, ponieważ to jest niezdrowe, ale kiedy zapalimy takiego śmiesznego papierosa, to po nim stajemy się o wiele lepszymi ludźmi. Moim zdaniem Miley Cyrus za dużo czasu spędziła ze Snoop Doggiem, ale wydaje mi się również, że jako idolka wielu nastolatków nie powinna wypowiadać się na takie tematy i nie powinna ich zachęcać do tego, żeby robili coś nielegalnego.
Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Kim Kardashian i Kanye West nie oszczędzają na niczym, bo mają dużo pieniędzy, ale wydaje mi się, że po prostu Kim Kardashian marzy o takim własnym pałacu i ona tam była królową i to byłoby takie królewskie życie. No kiedyś ktoś powiedział, tak, tylko nie wiem, czy Kanye West powiedział, tak, czy jego znajomi powiedzieli, że właśnie on stwierdził, że Kim Kardashian jest jego taką królową i należy jej się wszystko co najlepsze, tak, to jest takie potwierdzenie twojej teorii, Ola. Dlatego kupują łóżka za milion. No właśnie i ponoć nawet same poduszki kosztowały jakąś horrendalną sumę, ale ja słyszałam, że one były wypychane kaszmirem, w środku była owcza wełna i do tego one były jeszcze obszywane jakąś taką nitką, która jest strasznie droga, nie wiem, czy przypadkiem nie pozłacaną. I no słuchajcie, naprawdę te łóżka są ponoć takim małym dziełem sztuki. No powiem ci, że tam to by się każdy wyspał. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Ania Rubik ostatnio, stojąc na stacji kolejowej, wypatrzyła bardzo znanego fotografa. Podeszła do niego, zaczęli rozmawiać i okazało się, że jadą tym samym pociągiem. A tą Kasia mnie tu zaczepia. I wyobraźcie sobie, że podczas tej podróży w pociągu zrobili małą sesję zdjęciową i pojawiły się tam nawet bardzo kontrowersyjne zdjęcia, ponieważ Ania się rozebrała i było kilka zdjęć w pociągowej toalecie i może to zabrzmi troszeczkę niefajnie, ale zdjęcia wyszły naprawdę rewelacyjnie, a zaraz Kasia tak dostanie z mojej nogi, że już przestanie mnie zaczepiać. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Wodzianka całkiem niedawno powiedziała, że uwielbia swojego szefa, czyli Kubę Wojewódzkiego i kiedy ona już jest w pracy, a Kuba dopiero pod pracę podjeżdża, to ona potrafi wybiec do niego nawet w samych skarpetkach, żeby się z nim przywitać i dać mu buziaka. A niedawno na Instagramie Wodzianki mogliśmy znaleźć zdjęcia jej nowego chłopaka. Moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda ulubieniec i ukochany Wodzianki, no to koniecznie sprawdźcie sobie te zdjęcia w internecie. A ja się zastanawiam, czy przypadkiem Kuba Wojewódzki nie jest już zazdrosny. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Ostatnio Ola Kwaśniewska wyznała, że nie może jechać na swoje wymarzone wakacje, bo po prostu jej na to nie stać. No i chyba niestety, ale troszeczkę podpadła wszystkim tymi słowami. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, że nie powinno się mówić o tym, że stać mnie na to albo mnie na to nie stać, jeżeli jest się osobą publiczną i każdy myśli, że naprawdę masz bardzo dużo pieniędzy. No i ciekawa jestem, jak to się dzieje u Oli. Czy zrobiła to rzeczywiście po to, żeby troszeczkę podbudować swoje morale i żeby wszyscy myśleli, że ona nie zarabia tyle pieniędzy, że wydaje je na lewo i prawo na ciuchy, a jeżeli chodzi o coś konkretnego, to musi zbierać przez długi okres czasu i nie bierze pieniędzy od swojego taty. No słuchaj, ja się zastanawiam w ogóle, dlaczego na to prywatne sprawy powiedziała publicznie. No powiem ci, że nie wiadomo, o co tutaj w tym chodzi, ale wiesz, wakacje nawet w Polsce, ale tydzień odpoczynku według mnie zawsze spoko. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Jennifer Lawrence jest bardzo popularna wśród gwiazd i gwiazdy ją bardzo lubią. Ostatnio Lenny Kravitz opowiedział o tym, że dla niego to jest po prostu kobieta ideał. Jest skromna i mimo tego, że otrzymała Oscara, to wciąż jest bardzo fajna, uśmiechnięta i ma w sobie mnóstwo pokory i podobno ona nawet nocowała u Leniego, ale nie martwcie się, żadnego romansu nie ma. Podobno najbardziej zaprzyjaźniła się z jego córką.
oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Moim zdaniem, jeśli ktoś robi sobie coś ze swoim ciałem, na przykład jakąś operację plastyczną albo wstrzykuje sobie botoks, to jest jego indywidualna sprawa, ale nie powinien się tego wstydzić, bo skoro coś robisz ze sobą, no to znaczy, że zależy masz na to ochotę. Masz na to ochotę, no dokładnie, no i to jest twoja sprawa, ale jeżeli już kłamiesz na ten temat, to moim zdaniem jest to słabe i pozytywnym przykładem takiej sytuacji jest Danuta Stenka, która stwierdziła, że jeżeli chodzi do fryzjera i podcina sobie włosy, to tak samo może sobie też coś poprawić w swojej twarzy, zależy ją troszeczkę odmłodzić, no bo niestety, ale często się zdarza, że kobieta, która ma miseczkę A, nagle przychodzi z miseczką D i twierdzi, że tak jak to już tu kiedyś Kasia powiedziała, że to jest dieta cud i po prostu te piersi same tak urosły. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. My dziś z Olą jesteśmy w Międzyzdrojach i chodząc po plaży zobaczyłyśmy wysokie schody. Stwierdziłyśmy, że to mogą być nasze schody do nieba, więc postanowiłyśmy się tutaj na nie wdrapać. Ale jak to z nami bywa, trochę się zmęczyłyśmy i postanowiłyśmy tutaj sobie przycupnąć i trochę poplotkować. Moi drodzy, Agnieszka Szulim jest naprawdę bardzo fajną babką. Ostatnio zrobiła sobie kolejny tatuaż na ręce, taką dużą kotwicę. Ścięła długie włosy na krótkie. Ma teraz chyba takie do ucha albo troszeczkę dłuższe do brody. A muszę wam powiedzieć, że no kobiety jednak wolą mieć długie włosy, bo ponoć to bardziej podoba się mężczyznom. Agnieszka Szulim słynna jest również z innych rzeczy, na przykład z tego, że bardzo lubi jeździć skuterami. I to nie takimi zwykłymi, małymi skuterami, ale takimi prawdziwymi, wielkimi maszynami. I tak na przykład ostatnio do swojej pracy zajechała skuterem i jeden pan, który się ponoć na tym zna, stwierdził, że ten skuter kosztował aż 40 tysięcy złotych. Nie wiem, ile mógł kosztować. Czy rzeczywiście tyle, może trochę mniej? Nie wiem. W zasadzie mnie to nawet nie interesuje, ale muszę wam powiedzieć, że Agnieszka, wsiadając na ten skuter w tym stroju takim odpowiednim i w kasku na głowie, wyglądała naprawdę bardzo zjawiskowo. Kochani, oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie, dziś prosto z naszych polskich Międzyzdroi. A my z Olą w naszych programach Summer City zawsze mówimy o ploteczkach i o tym, co jest ważne. A ważne jest, żebyście bardzo często zaglądali na portal www.glamki.pl. Tam możecie wyczytać naprawdę bardzo fajne rzeczy i przede wszystkim przydatne. A jeżeli kochacie gwiazdy i perfumy, to znajdziecie tam coś dla siebie. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Jeżeli chcecie zobaczyć na przykład moment, kiedy osioł próbuje odgryźć Kasi nogę, to musicie koniecznie wejść na stronę www.sk.tv, bo tam możecie zobaczyć archiwalne programy, a taka niebezpieczna sytuacja miała miejsce w poprzednich programach właśnie Summer City, kiedy to osioł miał chrapkę na udko Kasi. A jak już będziecie na naszej stronie SKTV, to dodatkowo możecie sobie jeszcze zobaczyć na przykład SKTV online, bo być może znowu będzie jakaś niebezpieczna sytuacja w programie Summer City, albo na przykład możecie sobie poczatować. Kochani, my się już z wami żegnamy. To by było na tyle. Szybkie papa. Do zobaczenia. Jak to było? Big kisses. Papa. A, no to tak. To my schodzimy na dół. Pa!